Witamy po przerwie. Słuchajcie, więc wracając do tego ego, ja myślę, że ono jest, no masz rację, ono jest wszędzie, to nie jest tylko także w sportach walki, ale ja myślałem, że to jest może taka specyfika nas Polaków, wiesz, mamy taką, a nie inną mentalność specyficzną, ale jak tutaj przyjechałem, to też zobaczyłem, że tego ego, i to ludzie z tego świata są trenerami i z różnym doświadczeniem, z różnymi osiągnięciami, ale gdzieś to ego cały czas jest. Najgorsze ego, co ja widziałem tutaj, to jak ten jeden z naszych trenerów pobił tego chłopaka, to miał 16 lat. Nie, no to w ogóle było... W klatce był i dobry trener. Tak, tak. Man, kopie jak nie wiem. Wziął chłopaka, który nigdy nie może trenował, może tydzień, dwa, może 5-6 razy trenował w życiu. Nic nie umiał, tak mówiąc szczerze. Go normalnie rozwalił. Obił go tam, tak. Jeszcze widziałem to całe wideo i to myślałem, że chciałem naprawdę policję złożyć na niego, bo to było coś niemożliwego, co ja widziałem, bo tego nie rozumiem, jak coś takiego można zrobić. Jak jesteś jako martial artist jesteś, to respekt jest wszystko, to honor. O, honor. Honor, to jest wszystko w tym sporcie. No nie, to było złe. Takie coś zobaczyć, to kurde, to ja chciałem tego chłopaka, tego trenera rozwalić sam. Jakbym tam w tym czasie pamiętam, był, tak. To bym tam wskoczył i bym naprawdę go, nie chcę powiedzieć, co bym mu zrobił. Ja pamiętam, jak byłeś zdenerwowany. Mhm. Bo to nie jest gem. To co my robimy, to wszystko musi być pozytywnie dla tych chłopaków, tych młodszych. Wiesz co, ale czy nawet w gymie, takim hardkorowym gymie tak powinno być? Też nie. Ja pamiętam, jak słuchaj... No, posłuchaj. Ja potrzebowałem ego, żeby w ten sport wejść. Nie, ono jest, musisz je mieć. Musisz też być egoistą. Musisz być. Dlaczego tak wielu dobrych zawodników nie zawsze jest dobrymi trenerami? Bo mają taką konstrukcję mentalną, że są skupieni na sobie, są egoistyczni, ale żeby być zawodnikiem, musisz takim być. Musisz, bo to nie jest zespołowy sport. Dla mnie to było tylko na trening i tylko na walki. Nigdy poza życiu tego ego nie używałem. Rozumiesz? Nie myślałem. Tak, potrafiłeś to rozgraniczyć. Wykorzystać w taki pozytywny sposób. Tak, bardzo w pozytywny sposób, bo żem dużo z tego narósł. Dorosłem, jak miałem ego, żeby być lepszym chłopakiem, że mogłem rozmawiać z ludźmi, bo wcześniej nie mogłem rozmawiać z ludźmi, nie? Byłem taki w środku trzymany cały czas w swojej głowie i w swoim ciele, nie? I to ego to mnie obudziło i powiedziało mi, że hej, możesz coś z tego mieć, bo jesteś naprawdę dobry, że możesz być dobry, ale żeby to używać na złe rzeczy, że ludziom nie pozwalać tu, nie pozwalać tego, to nigdy tak nie robiłem, nie myślałem tak. Ja z kolei przez lata też myślę, że tą taką zaniżoną samoocenę miałem i takiego właśnie zakompleksionego, wiesz, grubaska z ostatniej ławki. I stąd ja w ogóle zacząłem trenować sporty walki i też musiałem wiele lat to przepracować i nawet tak naprawdę, dobrze wiesz, bo rozmawialiśmy również o tym, że jak dopiero tutaj, paradoksalnie, gdzie zrobiłem naprawdę dużo i trenowałem z najlepszymi zawodnikami na świecie, tak, z czołówką chłopaków i miałem ten zaszczyt z nimi pracować i no też to nie było z przypadku, tak, no skoro zadecydowali, żeby ze mną pracować, to znaczy, że tą wiedzę musiałem mieć, ale gdzieś tam zawsze te wątpliwości, zawsze ten taki, wiesz, ten mały grubasek z ostatniej ławki siedział gdzieś i tak naprawdę dopiero tutaj pracując, z tobą pracując dużo, tak, bo trochę psychoterapeuta mój, ja gdzieś to przepracowałem, dojrzałem do tego i też złapałem dystansu, wiesz, i tutaj, właśnie tu. Dopiero jak wyjechałem z Polski, jak tutaj, wiesz, zaczynałem od zera, gdzieś wszedłem do klatki, ci ludzie patrzyli, wiesz, tu wszystko napakowane, byśki, a tu wchodzi jakiś gość, wiesz, taki przygarbiony grubasek i nagle też musi zdobyć klientów, musi zapracować, a ponieważ nie ma wyglądu, to musi to zrobić ciężką pracą. Gdzieś ten szacunek do siebie, wiara w tą swoją pracę, umiejętności, bez takiej fałszywej skromności, bo to nie chciałbym, żeby tak zabrzmiało. Ale gdzieś tam zawsze to siedziało we mnie i ostatecznie wydaje mi się, że przepracowałem tutaj. Taką naprawdę mając ciężkie chwile, bo to i prywatnie, myśmy tu przyjechali w trudnej sytuacji, bardzo życiowej, również prywatnej, bardzo trudnej i trzeba było dużo rzeczy przepracować. I gdzieś tutaj, tak, mnie, wiesz, jakoś to ugruntowało, nie wiem, ale lepiej późno niż wcale, nie? A możesz o tym mówić? Dlaczego żeś przyjechał tutaj? Ach, no, nie o wszystkim mogę mówić, tak, ale tak, rzeczywiście, to pamiętam, jak czytałem na MMA Rocks, wielki sukces trenera Jeleniewskiego, będzie pracował w Dubaju, ja do tego Dubaju po prostu musiałem wyjechać, bo
chyba miałem kłopoty, o których kończąc również pracę trenerską wiedziałem i spodziewałem się, że takie kłopoty się pojawią gdzieś związane z moją pracą zawodową. No i tak się później stało niestety. To wszystko jest w toku i mam nadzieję, że skończy się pozytywnie, zobaczymy. Nie, a ponieważ moja żona była wtedy w ciąży, jak wyjechaliśmy i nie chciałem jej zostawiać, więc taką decyzję podjęliśmy, że mając nadzieję, że to się wszystko jakoś tam poprostuje, ale że lepiej będzie być tutaj. Więc ten wielki sukces był tak naprawdę potrzebą życiową i prywatną. Zresztą ta rezygnacja z pracy to było kilka składowych części. Była też kwestia zdrowia, bo tak naprawdę gdybym nie musiał, ja bym do pracy trenerskiej nie wrócił. No ale tak się życie poukładało. I oczywiście ja robię to, co kocham, ale fizycznie po powrocie z choroby też mi jest ciężko, a druga rzecz, ja zaraz będę miał 46 lat, wiesz, to tak skakać po klatce 10 razy dziennie, to no, to nie jest to łatwe, także, ale się cieszę, wiesz, nie żałuję, bo robię to, co kocham, jest czasem tak, że nie mogę patrzeć na klatkę czasem, to jest dużo tego, ale tak czy inaczej, wiesz co, ostatecznie to jest taka jedyna rzecz w życiu, w której się czułem tak naprawdę dobrze, że to jest, robiłem w życiu mnóstwo rzeczy, tam, no, moja kariera zawodowa, to można o tym książkę napisać i tak. Będziesz pisał? Zacząłem pisać, bo żona mnie tam cisnęła, żebym spisał trochę tych historii, bo ona uważa, że mam specyficzne, ale zabawne poczucie humoru, więc jej obiecałem i zacząłem. Ale bardziej to zrobiłem do szuflady, bardziej chciałbym to dać swoim synom. Kiedyś może, żeby jak tam, wiesz, ja już się zawinę, to żeby mogli przeczytać, bo pewnie oni będą wtedy w takim czasie, że mogą to będą mogli to zrozumieć. Ja czuję się, że ja żem przeżył może już życie, może 5-6 gości. No, takie życie było. To naprawdę fajnie się, jak to można powiedzieć, w czasie moich 30 lat czułem się najlepszy ciałem. Rozumiesz, że ciało było maszyną. Teraz zacząłem, myślę, tam 42 rok, będę miał 43 rok teraz i czuję się tutaj najmocniej. Wszystko naprawdę mogę powiedzieć, że rozumiem dużo o co chodzi, o co w tym świecie chodzi, o co mi chodzi. Tak się mówi, że to jest najlepszy czas dla mężczyzny, bo jest wciąż jeszcze fizycznie osobą sprawną, a doświadczenie życiowe... Czuję się naprawdę niemożliwie teraz, man. Tak. To jest moja głowa tutaj w głowie, to nie możesz mnie złamać. Może w latach 30, może... W walkach byś mnie nie złamał. Może poza walce byś mnie złamał, po czymś na przykład to się co stało ze mną, z żoną, to wszystkim, to naprawdę złamało mnie. Wiesz co, dla mnie rozwód był, bo ja też jestem po rozwodzie, to był chyba najtrudniejsze takie przeżycie. To naprawdę jest bardzo trudne emocjonalnie. I nikt ci nie może powiedzieć, jak to się... Jak to przejść. To musisz przejść. Schodzi może miesiąc, schodzi może rok, schodzi może dwa czasem lata. Trzy lata. Ale jak przejdziesz przez coś takiego, to naprawdę się dużo nauczysz o sobie. Wiesz co, ja na przykład uważam, że teraz mój związek, mam teraz drugą żonę, dzięki temu, że przeżyłem ten pierwszy związek, który był nieudany, skończył się rozwodem, to ja teraz doceniam tą relację i tą rodzinę, którą zbudowałem i tak naprawdę może nawet nie byłbym w stanie tego tak bardzo docenić po tych negatywnych bez tych negatywnych przeżyć. Także to wszystko w życiu jest po coś, nie? Ale fakt, że chyba ten bagażnik doświadczeń to mamy spory. Tak, na dobrą rzecz. Najważniejsze dla mnie jest w tym świecie, że nigdy nie wszystkich chcę kochać. Mówiłem parę razy o mojego dziadzie, się tego nauczyłem, tak. że obojętnie co się stało w życiu, z kimś czy czegoś, musisz wszystkich kochać. Ja nikogo nie chcę nienawidzieć. Obojętnie, czy nawet mojego najgorszego enemy? Wroga. Wroga nigdy nie chcę nienawidzieć. A w ogóle masz wrogów? Ty nie masz chyba, nie? Nie myślę. Nie dlatego, że się ciebie boją, tylko dlatego, że jesteś tak pozytywnym człowiekiem. Takie rzeczy nie myślę. To chodzi. To jest tego, no. Czasami ty mi mówisz o tych, jak ludzie na przykład piszą rzeczy pod naszym Tak, czasem przeglądam opinie, żeby wiedzieć bardziej pod kątem tego, czego ludzie oczekują, niż tego, co negatywnego piszą, bo czasem są jakieś pytania. Ja mówię, że ty w ogóle tego nie strasz. Mi to naprawdę nie jest
ważne, co ludzie o mnie myślą. To naprawdę, i to już długo, już dobrze te 6-7 lat, dobrze, wszystko się to zmieniło dla mnie po tym, jak żoną, że się rozszedł. Dużo tak myślałem o swoim życiu i ten miałem ten taki punkt zwrotny. Ten punkt zwrotny, nie? Jechałem autem i kurde, chciałem sobie skręcić w lewo raz, nie? I nagle coś się zmieniło w głowie, że to nie jest niepotrzebne. Nie, to mówiłeś mi wprost, że to było blisko tak naprawdę samobójstwa, tak? Nie, można powiedzieć, no to raz tylko w głowę włożyłem, nie? Bo miałem naprawdę to, jak jesteś z kimś, to już byłeś 20 lat z moją dziewczyną wtedy, nie? I nagle to wszystko się skończyło, później masz robotę, którą nie lubisz, jeździsz 100 mil tutaj, później 100 mil tutaj. Jeszcze ten ból, wszystko, to już masz tego wszystkiego dosytu, zaczynasz z powrotem robotę, że walczyłeś, już nie walczysz, skończyłeś walkę jako przegrałeś, nie dostałeś w głowę i to wszystko, to negatywa tak weszło w głowie i musiałem sobie powiedzieć coś, żeby wszystko zmienić, nie? Od tego czasu przepracowałeś to mocno, nie? To bardzo mocno i było trudno, ale teraz jest bardzo łatwo. Ale wiesz, ale żeby teraz było bardzo łatwo, to naprawdę trzeba było zrobić kawał roboty, nie? Było dużo roboty do tego, tak. I dużo się nauczyłem to zostanie te 5, 6, 7 lat, nie? Ale nauczyłeś się zobacz od siebie, nie? Bo to też jest tak, że mówi się o tym, że wielu zawodników teraz pracuje z psychologami, ale są też tacy zawodnicy, którzy muszą sami to zrobić, nie? Wszystko sam. Ja też nie czytam. Ja nie czytam książek o głowie, czy musi być dobrym, czy coś. Wszystko, co żem się nauczył, to nauczyłem się sam w swojej głowie. Zmieniłem wszystko. Naprawdę. Ja podobnie, tak. Sam musiałeś przepracować, wziąć tak. rękawy, podciągnąć i to zrobić. Wiesz, dlaczego nie czytam? Powiem ci takie dziwne. Nie mogę, to co czytam, nie mogę widzieć w głowie. Rozumiesz? Nie mogę visualize, nie mogę zwizualizować tego. Ja jestem bardzo wizualny gość. Mm-hmm. Dlatego jesteś wzrokowcem, wszystko. A to większość mężczyzn jest, tak. I dlatego mi się wydaje, że byłem dobry w tym MMA, dlatego mi się wydaje, że jestem coraz lepszy w muzyce, bo mam trenera muzyki, nie? Mam, który mi pokazuje, jak to się robi i później sobie to samo robię i przemieniam. Jak mi pokazałeś ostatnio ten całe urządzenie do tego tworzenia muzyki, to jest, jak wygląda jak w samolocie jakbyś siedział, albo jakiś statek kosmiczny. Ja nie wiem, jak ty to ogarniasz, bo tam jest tych przesuwaczy całych, nie, 40, tu jakieś ścieżki i tak dalej, to naprawdę. Ale jak proste. Czytam, to nie mogę włożyć do głowy, co to czytam i dlatego mam taki problem. I nigdy nie lubiłem czytać, ale też się czułem na przykład o zmienić tego z tego negatywy na pozytywność. Nie potrzebowałem gościa, żeby mi to zmienił. Ja zawsze wierzyłem, że ja muszę to zmienić sobie sam. I nauczyłem się, musiałem przejść przez te najmniejsze poziomy życia, żeby dojść do tych najlepszych poziomów życia, żeby wszystko się zmieniło. To tak jak mówiłeś o walce Michała Aleksiejczuka, no nie poszła mu ta walka, zdominował go ten przeciwnik zapaśniczo, ale wiesz co, ja pamiętam, on był kilka razy w S4, to bardzo zdolny chłopak, taką czutkę, on nie ma takich fizycznych warunków może do tej wagi, ale bardzo mocne uderzenie. Tutaj tych zapasów no niestety nie udało się, ale miał bardzo fajną czutkę i takie miał potencjał do tych elementów zapaśniczych a czasem może trzeba przegrać, żeby potem wygrywać, wiesz, może, bo tam no rzeczywiście ta walka nie wyglądała dobrze w jego wykonaniu, nie udała mu się bardzo, ale może go ona zrobi mocniejszym, może wiesz, wróci, popracuje, pozmienia trochę z trenerem, przepracuje te słabości i wróci dużo lepszym. Czasem te przegrane, no ja wiem, że to jest truizm, że tak się gada, tam przegrana, nie przegrywasz, tylko się uczysz. Ale naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest. Ja jestem... I w życiu właśnie i w MMA, że czasem tak jest. Musisz przegrać, żebyś tak potem wygrał. Nie? Ja przegrałem 14 lat. 14 razy. 14 czy 16 razy, nie pamiętam, ale żebym za każdym razem przegrał, to żebym coś się nauczył z tego. A jak wygrałem, to naprawdę nie mogę powiedzieć, żebym się coś nauczył. Wygrałem. Nauczyłem się może, jak się kieliszek szybciej do twarzy dochodzi. to myślę, że to masz w genach. Ja w Polsce na pewno. Ja. także w życiu to tak trochę jest, nie? Jak to MMA i życie, takie mechanizmy, które są wspólne, nie? Tak samo. No, a jak myślisz, czy po tak poważnej kontuzji, nawet jeśli mówię o Karolinie, tak? Jeśli
to jest bardzo ciężko wrócić. Nawet powiedzmy, jeśli lekarze by pozwolili wrócić. Gdzieś w głowie masz coś takiego, nie? To już może zostać gdzieś do końca. Nigdy nie wrócisz po żadnej kontuzji 100%. Właśnie tak. To gubisz, na pewno gubisz może z 2-3-4% twojego ciała. Twojej głowie też coś innego tego. No. Pamiętam, bo po każdej operacji już te kolana nie działały tak samo. Całkowicie inaczej musiałem podejść do mojego zbioru, do walki, bo różne rzeczy nie mogłem się ruszać. Tak szybki nie byłem, jak żem w lewą stronę czy w prawą stronę. Tak, gdzieś tam na zakrokach już nie mogłeś pewnej pracy na nogach zrobić. Musisz całkowicie inaczej zmienić to. I później do głowy to ci szybko wchodzi takie rzeczy. Pamiętam w mojej ostatniej walce byłem, trenowałem przed walką, nie? Już musiałem wychodzić na walkę, ale łąkotka mi poszła w kolanie. Tak, na rozgrzewce? Na rozgrzewce, ja tak. Zawsze miałem problemy z łękotkami, to 9 operacji miałem na łękotkach, nie? I kopnąłem trenera, bo trzymał tarczę, kopnąłem, nagle łękotka wyskoczyła i musiałem włożyć to i włożyłem z powrotem i okej, Krzysztof, jedziemy na walkę, nie? Okej, Krzysztof. You ready? 30 seconds, let's go. Tak, to siedzi w głowie, to już zawsze o takich rzeczach może pcham, próbuję pchać do tyłu za głowę, nie? Ale to zawsze takie rzeczy są. Na przykład dostaniesz twarz raz, to już ten mózg już nie jest taki dotwarty, że następnym razem będziesz mu zostaniesz, też pojedziesz na ziemię, nie? To nie jest tak łatwo. No, czasem może być jeden przypadkowy cios i może być, wiesz, po wszystkim, nie? Dlatego na przykład jak właśnie bardzo mi się podobało, jak Jan Blachowicz wrócił z tego knockoutu, jak dostał, nie? Tak wrócił i to stanie te dwie walki czy trzy walki? Dwie. Nie. Tak dwie. Bardzo ładnie wrócił z tego i to coś niemożliwego, że on tak może wrócić na taki poziom, że, bo ten knockout był ciężki. Ciężki. Bardzo ciężki knockout. Poszedł spać. Taki kontrcios na naprawdę czysty na brodę. To nie jest łatwo zrobić, co on zrobił jeszcze po tym walce, jeszcze w ogóle walczył. Chyba w ogóle pierwszy knockout. Janek nigdy wcześniej, jeśli się nie mylę, nigdy nie przegrał. Tym bardziej jest takie ma silną psychikę. Bardzo silną musisz mieć taką psychikę z takiego czegoś. Nie, to nie jest łatwo z takiego czegoś wrócić, żeby tak na taki poziom jeszcze wrócić, jeszcze wygrać te ostatnie dwie walki, dojść do tego poziomu, gdzie on jest i teraz nie chce, żeby walczył z ciążą. Ale może będzie tutaj siedział za parę tygodni. A no właśnie, bo słuchajcie, jest taka niespodzianka, że być może Janek z Dorotą odwiedzą nas tutaj na zaproszenie UFC Gym UAE, ponieważ jest czwarte urodziny tutaj sieci UFC. No i Krzysztof stara się zaprosić właśnie w trakcie wszystko Janka tutaj jako specjalnego gościa i przyjadą do nas, odwiedzą nas z Dorotką, także jak się uda, no to może będzie naszym pierwszym gościem. No i to chyba byłoby super. Na dzień dobry, porozmawiać o parę godzin. No, myślę, że to byłoby super. Bardzo, bardzo jestem ciekawy, jak inne zawodniki tego MMA myślą. Czy mają tak samo w głowie jak ja, czy coś innego? I to są mają zawodnicy innego już pokolenia, nie? Troszeczkę innego. Ja, bo tak wiesz co, jakżem ostatnim KSW był tam z tym z Jay Silva, żem wyszedł, nie? Chciałem właśnie z tymi, no i nawet na KSW Camp jak byłem, chciałem potrenować. Powiedziałem, bo byłem na Stuladziem, tak. I tam Blachowicz był. Tam jeszcze trenował jak i wiem. Chciałem z nimi potrenować, ale kurde, to bardzo chętnie bym to zrobił. Chciałem się tak dowiedzieć, jak to wygląda w Polsce, jak to było, jak trenują w Polsce, czy tak samo jest, czy jest poziom taki sam, co ja miałem na przykład w Ameryce i w Kanadzie i nie mogliśmy właśnie trenować, bo te kontuzje to mnie rozwaliły i nie miałem szansy tak potrenować dobrze z nimi, ale oglądałem trening i bardzo mi się podobało. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o poziom, to tak jak teraz widziałem, Mateusz Gamrot przygotowywał się już kolejny raz w ATT i tam widać, że się wszyscy z ogromnym szacunkiem wyrażają co do jego poziomu. Tak, wielu chłopaków jeździ, szykuje się. Pamiętam też, Michał Materla jeździł do AKA, też tam został. Kings MMA, tam parę chłopaków było chyba też. Kings MMA w Teraz Los ostatnio, Angeles. Tak. Pojechali. Damian Janikowski chyba tam z chłopakami też trenował. I wiesz, wszyscy są postrzegani
z ogromnym szacunkiem, jako ludzie, którzy naprawdę reprezentują taki sam poziom. Także ja myślę, że to polskie MMA naprawdę wysoko stoi i może tylko jakby... A w Stanach jest wszystko większe, masz więcej możliwości, jest więcej klubów w klubach, trenuje więcej ludzi, więc możesz sobie ten trening dywersyfikować, możesz trenować z różnymi zawodnikami, masz na macie, nie wiem, 30 chłopa, z tego 15 jest czynnymi zawodnikami, o to jest trudno w Polsce. Nie, bo pomyśl sobie, możesz włożyć dwie polskie do Kalifornii. No właśnie, tak samo jest z tym rozmiarem MMA. Także myślę, że to jest, wiesz, czy Rosja, no, te gale też, które są w Polsce, dawne ACB, to jest chyba ACA teraz, no też poziom sportowy jest ogromny. I też Polacy tam z różnym szczęściem, ale walczą, czy część z nich odnosi sukcesy. Także myślę, że jest okej. Okay. Myślę, że mam nadzieję, że wiesz, tej polityki, to jest zawsze taki problem, jak się pojawiają pieniądze, no to gdzieś tam, no, to wiesz. Wiesz co, ja miałem... Miałem dobrze zrobioną, bo tego nie widziałem w Kalifornii, ale jest na pewno, to mogę założyć się, że polityka stoi. Nie? Ja tylko wziąłem się tak mi się udało, że mogłem wszędzie chodzić, mogłem wszędzie trenować i było bardzo ale fajnie. Ale były takie sytuacje, czekaj, w tym Jackson Wink była taka sytuacja, że odszedł zawodnik też w takiej niemiłej atmosferze, tam trochę wylało się tego wszystkiego. Ale to mi się wydaje, że to chodziło o nie o trenerów, tylko chodziło więcej o fighterów, nie? Że zawodnik jakieś nieporozumienie. No wiesz, to jest takie zawsze będzie to specyficzne środowisko, gdzie są silni mężczyźni, wiesz, z tym właśnie silnym ego, gdzieś tam ten testosteron, no i gdzieś tam te spięcia. Testosteron, ha? Tak, testosteron. Najlepszy rzecz na świecie. Tak jest. To już o tym, tak, o tak tym nawet zadecydowaliśmy. Tak nawet napisałem, że wszyscy goście muszą po 35 latach robić sobie badania, bo to... Więc jak jest tego testosteronu dużo, no to wtedy gdzieś tam, wiesz, coś dzieje. A właśnie jeszcze chciałem cię zapytać, bo zaczął się ten polski program i też ludzie pytają o TUFA. Jak to było? Jak wspominasz udział w tym programie? Było ciekawie, bo wiesz co, bo idziesz tam, najpierw robisz dużo wywiadów, wysyłasz swój wywiad. Ja robiłem wywiad na toalecie, bo zawsze kazali zrobić coś takiego coś nam się przebija. Innego, żeby pamiętali ciebie, bo... Kibel i kupa nam się przebijać. Bo tego, no, bo tam te wideo dostawali tysiące tego, nie? To zawsze prosili, żeby zrobić jakieś coś, żeby zawsze ciebie pamiętali. Żebyś się na toalecie i żona mi robiła wywiad. A ci naprawdę zrobiłeś go naprawdę, I czy czego, no? Dlaczego chcesz tutaj wejść na ten temno? Tak zrobiłem, nie żartuję. I później dzwonili do mnie z powrotem. Przyjechaliśmy do Los Angeles, Las Vegas, żeby zrobić więcej, badania wszystkie zrobili, zrobić więcej wywiadów. Zeszło nas, chyba tam było 20, później złożyli następne 12, czy 16 tam nas było. Czy mierzymy czas, żebyśmy się nie zmienili? Jeszcze jest, mamy 6 minut. To pewnie nie skończymy, ale to pociągniemy dalej. I później poszłem na interview, też powiedzieli, żeby zrobić coś tam, żeby zawsze ciebie pamiętali. Ja poszłem do interview i powiedziałem im joke. Powiedziałem im, how does a Polish guy tie his shoelaces? Ja, no to ja powiedziałem, tutaj dałem nogę, o, tutaj za tego, no. Zapamiętali mnie na tym i wrócili super. Wrócili mi do, żeby zabrali mnie i powiedzieli mi, że hej, będziesz na TAF. Super. I tego, no. Ale mi się udało, bo właśnie wtedy byłem z Dan Hendersonem, nie? To Dan Henderson, w jego zespołem, tak. I on był bliski z Dana White, z tymi wszystkimi i też na pewno coś powiedział i pomógł nam wejść, bo to naprawdę, żeby wejść do TAF, to musisz kogoś znać, to nie, że tego wybierają, tam musisz... Nie jest to przypadek. To nie jest, tyle tysięcy ludzi na to, tego no, wkładało, te wideo, wszystko. No wiesz, to jest chyba ogromna szansa na karierę, nie? To była wielka szansa, to zmieniło się moja kariera całkowicie przez to, co byłem. Pamiętam jak, kurde, skończył się TAF i dopiero było, Dan Henderson walczył w Ireland z Rich Franklin.
nie? I ja tam pojechałem i właśnie skończyłem to filmować, dopiero pokazywali, że odcinki, że będą. Zapowiedzi, że się zacznie. To ja, że podpisywał tyle samo jak Dan Henderson. Autografów. To, wow, nie, przecież nawet się nie zaczął ten sezon, to już kolejki miałem, jak nie wiem, to było naprawdę było ciekawe, bo to tego nie byłem coś takiego przygotowany dobrze, że tyle ludzi będzie podobało. Miałem taką, a propos autografów, miałem taką śmieszną sytuację. Kurde, ja żebym autografował dziecko, brzuchy, dziewczyny, cycki, kurde, to holy shit. Słuchaj, miałem taką sytuację, jak pierwszy raz mnie ktoś poprosił o autograf jako trenera. To stałem koło zawodnika i ktoś podszedł do mnie i mówi, że poprosił o autograf. I ja wziąłem tą kartkę i podałem zawodnikowi. A on mówi, nie, ja chcę pana. I słuchaj, czerwony się wtedy zrobiłem. Pamiętam do dziś tą sytuację. Ja pamiętam, to jest fajnie, ale też tak nie lubię, bo że na przykład byłem w Las Vegas i walczyłem w Las Vegas, to chyba... Ja walczyłem chyba w Las Vegas 3 razy, czy coś takiego. Pamiętam, już coraz większy się robiłem w tym sporcie i żeśmy przechodzili z żoną, rękę trzymam, nie, i chodzimy i tu nagle, bum, nie, 30, 40, 60 ludzi koło ciebie, nie, Krzysztof Szyński, autografy, i tak pchają żonę, żeby dojść do mnie, nie, i takie rzeczy nie lubiałem tego. Ten brak prywatności w takim momencie. Nie chodzi o brak prywatności, ale pokaż szacunek żonie, że nie pchaj jej. Rozumiem, wiem o co chodzi. Tego nie lubiłem, bo tak ludzie tego o tym nie myślą, nie, to było trudno, bo nagle, zdjęcie tutaj, pchają się. Nie, to, tak, nie dbają o to, że jesteś kimś, czy to jest... To było troszeczkę trudno dojść do tego i tak się robiło, to się robiło dużo razy, nie? A to taka część tej pracy, nie? Jak zyskujesz popularność, to... Ale nie przygotują się do tego. No tak, musisz się tego nauczyć. Ty musisz się powolutku nauczyć, jak to, jak powiedzieć nie, czasami trzeba, nie? Ja nigdy nie powiedziałem nie, właśnie to było bardzo złe, bo czasami to 2-3 godziny czeka żona. Idziemy jeść no tak, ale z drugiej strony to potem, wiesz, ci ludzie cię dobrze wspominają, odbierają cię jako pozytywną osobę, ta część pracy. Pozytywny to jest to najważniejsze, co musiałeś być w tym całym pracy całkowicie. To było fajnie, ale to, no, później jak wchodzisz w ten TAF, no to mówią ci tak, okej, dawaj mój telefon, dawaj mi wszystko, na przykład torbę przynosisz, co bierzesz, nie, obierają ci torbę, szukają wszystko, nie możesz mieć książek, nie możesz mieć nic, radio nie możesz mieć telefonu, nie możesz nic. Jesteś mieć. Odcięty od świata. Odcięty od świata. I wchodzisz do tego domu i tam nic nie ma. Tylko wszędzie jest kamera. W łazience jest kamera, tylko nie, w łazience jest kamera także nie na kibel, nie, ale jest kamera. Ale ty już na kiblu się nagra. Na kiblu się nagrałem, ale kamery są wszędzie, jak zaczynasz rozmawiać z kimś, nawet w nocy, no to od razu do domu, do pokoju ci wchodzą i nagrywają ciebie. Czyli takie masz cały czas, ktoś musisz cały czas nosić mikrofonem. Tak? Marłat, to nawet jak śpisz, to wszystko cały czas musisz mieć. To trudne jest chyba, nie? To tak... Nie było łatwe, bardzo przyzwyczaisz się do tego? Wszystkim z nas mieliśmy insomnia. Nie mogliście spać? Było trudno, bo jeśli w domu cały czas siedzisz, tylko wychodzisz z domu na 2 godziny z rana i 2 godziny wieczorem na trening. Tak. A tak to resztę spędzisz w czasie dnia, nie? I to dużo śpisz w czasie dnia, nie? I jesteś rozregulowany. Rozregulowany całkowicie, nie? I robisz co chcesz. Nikt ci nie pyta, zawsze mi się pytają, czy coś było prawdziwego, czy to wszystko wyglądało, czy coś tam pomówili ci, że musisz coś mówić. Nic. Wszystko było na żywo, wszystko było dokładnie. Mogliśmy sobie robić co chcemy, chcemy jedzenie jakie chcecie, możemy przynosili, był alkohol jaki chcemy, bawka była kiedy chcemy, nic takiego nie było, że wszystko... Jakieś takie ograniczenia bardzo. Nie było, wszystko było free. Ale miałeś też takie wrażenie, że czasem jesteście manipulowani, że ktoś chce spowodować jakieś konflikty, czy poprowadzić was w jakimś kierunku? Nie czułem. Trzeba było. Konflikty samo się robiło? Się robiło szybko. Kurde, jak masz tyle testosteronu, w pokoju 16 nas było w domu, ego dużo było. No dobrze, to słuchajcie, myślę, że temat nieskończony, pociągniemy to następnym razem. Mamy też taką propozycję, jakbyście chcieli, to wrzućcie pytania na MMA Rocks pod
pod naszym podcastem, tym właśnie. Jakbyście chcieli, to wrzućcie listę pytań i postaramy się na nie odpowiedzieć, na wszystkie pytania. Także wrzućcie te pytania, następny podcast może zrobimy, trochę poodpowiadamy na pytania i może dokończymy tego trupa, bo to chyba bardzo ciekawy temat. Czas był bardzo fajny. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.